28 stycznia wspominamy świętego Juliana Skuenta, biskupa. O Julianie nie posiadamy tekstów pochodzących z jego czasów. Jego żywot został napisany po raz pierwszy przez Franciszka Escudero i zatwierdzony przez Radę Królewską w 1589 roku. Urodzony na początku XII wieku, być może w 1113 roku, Julian pochodził ze szlacheckiej rodziny Burgos. Został bardzo starannie wykształcony w praktykowaniu cnót i studiowaniu nauk ścisłych. Profesorem na Uniwersytecie w Palencia został w wieku zaledwie 24 lat, a w wieku 35 porzucił nauczanie i udał się na emeryturę do swojego rodzinnego miasta, aby przygotować się do wstąpienia do duchowieństwa. Wyświęcony na kapłana, poświęcił się kaznodziejstwu, które praktykował w Burgos i całej Kastylii wśród chrześcijan i muzułmanów tak, że sława jego gorliwości, cnót miłosierdzia, pokuty i umartwienia rozeszła się szeroko. Po 20 latach pracy misjonarskiej na terenie Kordoby, Julian został mianowany archidiakonem katedry w Toledo, a w 1198 został zmuszony przez króla Alfonsa VIII do przyjęcia nominacji na drugiego biskupa diecezji Cuenta, którą to funkcję piastował aż do śmierci. Pieczę nad diecezją sprawował sumiennie, ewangelizując swoich wiernych, a także troszcząc się o ich problemy materialne. Biografowie szeroko chwalą działalność charytatywną i dobroczynną biskupa, na którą przeznaczał wszelkie dochody biskupstwa, samemu utrzymując się z pracy fizycznej, wyrabiając kosze. Julian zmarł 28 stycznia 1208 roku. Jego pogrzeb trwał 9 dni, podczas których doszło do wielu cudownych uzdrowień chromych, niemych, głuchych i innych chorych ludzi, którzy wzywali Juliana. Biskup został pochowany w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i świętego Juliana, której budowę sam rozpoczął. W czasie kanonizacji jego nienaruszone szczątki zostały przeniesione do srebrnej skrzyni umieszczonej na ołtarzu w apsydzie katedry w Cuenta, gdzie otrzymywał cześć. Niestety na początku wojny domowej w 1936 roku jego relikwie zostały zbezczeszczone przez anarchistów, a ciało spalone. Obecnie w tym samym miejscu, w którym czczono ciało Juliana, przechowywane są fragmenty kości, które po wojnie intronizował pierwszy biskup Innocenty Rodríguez Díez, który kazał je zebrać i potwierdzić ich autentyczność. W ikonografii święty Julian jest przedstawiany w stroju biskupim, wyplatając kosze. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Juliana biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdasz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.